zrobimy taki krótki eksperyment, jak eksploduje poduszka powietrzna w siedzeniu w samochodzie. Tutaj akurat mamy do czynienia z samochodem Rover 7.5 bodajże. Coś jest nie tak, jeżeli chodzi o połączenie. Zdjęcie w sumie jest. Połączenia nie ma. Przemia co robi. To był test, mówię, poduszki powietrznej. A teraz zrobimy, jak się zachowuje napinacz. Czyli ten element. To podczas wypadku po prostu to się skraca, żeby przycisnąć bardziej kierowcę do fotela. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj smród z poduszki, to bym powiedział, taki jak z kapiszona, dosłownie. Kiedyś były takie pistolety na kapiszony, to jest identyczny, po prostu czuć delikatnie proch, nic poza tym. Nic. Troszkę huku, niezbyt wiele bym powiedział nawet. Momencik, muszę trochę odizolować więcej. Zobaczymy, jak się zachowuje napinacz w tej chwili. Tam była poduszka, oczywiście to wszystko razem funkcjonuje. Jedno z drugim, ja tutaj no, robię to osobno. Teraz będzie widać, jak współpracuje napinacz. Witam. Tak? Coś jest nie tak znowu z połączeniem. Zobaczymy. Czy to coś zmieni? No i podobna sprawa. Tu jest ładunek, który eksploduje i linka po prostu się cofa w
kierunku tego ładunku. I jak widać, napinacz w tej chwili jest napięty. Cofnął się o jakieś tam, ja wiem, 10, troszeczkę ponad 10 cm. Tak to działa podczas wypadku.